Na początku był chaos. Któż zdoła powiedzieć dokładnie, czym był chaos? Jedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inni, a takich było więcej, mówili, że to wielka otchłań pełna wyjątkowych stworzeń, niczym jedna nieuporządkowana masa. Dla nas to codzienność. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. No co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną wśród naszych marzeń po łąkach bąk sztąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech piny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie, niech się nikt nie stuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach brzmią chrząszcze, niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi. My wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. A co to w ogóle jest ta wiosna? A co to w ogóle jest ta wiosna? Drodzy Państwo, pewnie zastanawiacie się, o co to całe zamieszanie. W naszym świecie panuje chaos. Jak mogli Państwo chwilę wcześniej zauważyć, nie mamy tu jakiegokolwiek ładu ani dyscypliny. A wahania pogody i nagłe skoki temperatury są dla nas tak powszechne, że nawet natura zdążyła przyzwyczaić się do tego braku porządku. Ja proponuję ten nieład raz a dobrze uporządkować. Witam Państwa serdecznie w naszym codziennym programie informacyjnym OSM24. Dzisiaj wraz ze mną na wizji nasza kochana pani burmistrz. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy o wypowiedź dla naszych widzów
Co panią kierowało, gdy organizowała pani konkurs? Niewątpliwym jest, że każdego z nas męczy już chaos, który od lat nęka mieszkańców naszego miasta. I ponieważ w tym roku został mi powierzony najwyższy urząd, nie zamierzam was zawieść. Ktoś w końcu musi zabrać się za wprowadzenie jakiegoś porządku. Ale jak właściwie zamierzam to zrobić? Proponuję państwu konkurs. Wszyscy mieszkańcy podzielą się na 4 grupy. Każda grupa zaprezentuje swoje największe atuty w muzycznych przedstawieniach. Na koniec ja, jako najważniejsza osoba w tym mieście, wyłonię zwycięską grupę, której upodobania muzyczne, a także pogodowe wejdą w życie. W jaki dokładnie sposób zamierza pani wprowadzić zmiany pogodowe? A to już dowiedzą się państwo po ogłoszeniu wyników konkursu. Dobrze, w takim razie moje ostatnie pytanie. Tuż przed rozpoczęciem konkursu, czy jest coś, co chciałaby przekazać pani jego uczestnikom? Wydaje mi się, że nie mam już nic do powiedzenia. Jestem pewna, że każda grupa jest świetnie przygotowana. Witam państwa serdecznie na jedynym w swoim rodzaju konkursie Pór Roku. Jako pierwsza zaprezentuje się Jessień. Prosimy o gromkie brawa. Halo, no gdzie oni są? Zapraszam na scenę. Dobra, kochani, próbujemy? No pewnie. Dobra, stop. Sorry. Może zagramy coś innego. No weź. Już to przerabialiśmy. Znowu chcecie zmieniać coś na ostatnią chwilę? O Jezu. Przepraszam bardzo. Konkurs się już zaczął. Dobra, kochani. Mieliśmy już jedną próbę. Wszystko będzie dobrze, tylko już nic nie zmieniajcie, okej? Okay? Thank you.
Dzisiaj odbył się pierwszy z czterech występów wielkiego konkursu zorganizowanego przez władze miasta. Uznana grupa jazzowa Jessień już na samym starcie zaliczyła wpadkę, która bardzo odbiła się na psychice wszystkich artystów. Jest tutaj ze mną Mateusz. Mateuszu, czy możesz wypowiedzieć się na ten temat? Ja nie nazwałbym tego wpadką. Takie rzeczy się po prostu zdarzają czasami. Tak jest życie. Wszystko by było dobrze, gdyby nie jedna koleżanka z naszego zespołu, która pomyliła nuty. Co ty mi tu w ogóle gadasz? To ty chciałeś zmieniać utwór zaraz przed koncertem. I co? Frajerze. Ja frajerze? I takie właśnie są emocje po występie. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejny występ konkursowy. Sorry, że przeszkadzam. Ja tylko na chwilkę. Instrumentu zapomniałem. Instrumentu tutaj? Wy już przypadkiem nie wystąpiliście? No właśnie, dopiero się zorientowałem. Ach, pewnie. Co zostawiłeś? Aha, spoko. Tak w ogóle to widziałyśmy wasz występ i dobrze wam poszło. Och, weź. Jak dla mnie to była jakaś żenada. Moja grupa schrzaniła cały występ Rubescy, czy zmienią się siedmiu boleści. Obawiam się, że występ zimy nas zmiecie z planszy. Słyszałem, że szykują niezłą petardę i mają niesamowity repertuar. No, my też boimy się tej zimy. A co do waszego występu, wiesz, w sumie to nie do końca wasza wina. Burmistrzyni nie powiedziała wam, że konkurs się już zaczął. Też prawda. Od początku wydawała mi się jakaś dziwna. Przypomina mi trochę faceta, którego kiedyś spotkałem. Miłe panie i panowie bardzo mili. Jakiś facet po bulwarze miejskim. Wzrok pogłębny we mnie wbija i nerwowo pyta, czy ja znam PPP, Polską Partię Piłujących. Jaki macie program? Pytam więc faceta. A on na to my przez wiosny latamy. Pojedynczo i zbiorowo, metodycznie i planowo piłujemy gałąź, na której siedzimy. A cel jaki wam przyświeca, pytam dalej. A ona to cel się jeszcze nie wyłania. Ja i moi przyjaciele nie patrzymy w bliste cele. Nas pochłania sama czynność piłowania. A w rankingach chłopcy macie szanse jakie. A ona to mamy strasznie twarde drewno. Lecz nasz szereg opuściły, wyjątkowo tępe piły i tym razem to przerżniemy już na pewno. No gdzie ty łazisz? Znalazłeś ten fortepian? Fortepian? Przed nami kolejny występ. Zapraszam na scenę. Chwila. Pani kierowniczko, my tu wiemy się sami, spektakularnie zapowiada. No dobrze. Witajcie OSM, jak się bawicie? Przed wami i lato disco. Halo kochani, jak się bawicie? Dzień dobry, jestem, wszystkie rączki w górę! Noc, niebo pełne gwiazd. Zmrok się w ciemność nagle zmienia. Wiem, jedna spośród nich może moje spełnić pragnienia. Nikt nie dowie się, czego bardzo chcę, o czym marzę gdzieś na serca mnie. Chyba tylko ty możesz w oczach mych znaleźć tę ukrytą pragnę. Gwiazda w górze śni, pierwszym mym życzeniem jesteś ty. Spadająca gwiazda, speł jasny, który główną rolę grasz ty.
gwiazda w górze śni. Pierwszym mym życzeniem jesteś ty. Spadająca gwiazda spełnia sny, który główną rolę każdy. Tak, 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 spada jedna z gwiazd, cicho suwa się z wysoka. Może dziś wreszcie powiem ci, powiem jak cię bardzo kocham. Cały świat niech wie, że ja kocham cię, że bez ciebie żyć nie umiem już. Popatrz w oczy my, bo gdzieś na ich dnie znajdziesz tę ukrytą prawdę. Gwiazda w górze śni, pierwszym mym życzeniem jesteś ty. Spadająca gwiazda spełnia sny, który główną rolę grasz ty. Gwiazda w górze śni, pierwszym mym życzeniem jesteś ty. Spadająca gwiazda spełnia sny, który główną rolę grasz ty. Gwiazda. Dziękujemy. Dziękujemy, kochani. Słuchajcie, wszystkie nasze próby są strasznie sztywne. Może powinnyśmy jakoś inaczej się do tego zabrać? No ale to co jeszcze możemy zrobić? Stoimy, śpiewamy, no czego nam jeszcze brakuje? Może spróbujemy się trochę poruszać? Nie wiem, ja tam nigdy nie tańczyłam i nie wiem jak to robić. Ja też. Dobra, to wszystko jest bez sensu i tak pewnie przegramy. Hej, hej, hej! Tak się składa, że siedzę obok i jeśli chcecie, to ja i moje ziomale możemy pokazać wam parę fajnych ruchów. No dobra. Siema wariacie, jestem w barze OSM. To kot czerwony. Trochę poćwiczycie i w końcu dacie sobie radę. W ostatnim czasie w barze OSM miała miejsce nietypowa scena. Członkowie zespołu i Lato Disco uczyli tańczyć nieskoordynowanie wyginającą się grupę Piosny. Oprócz kota, któremu jedna z tancerek nadepnęła na ogon, nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.
Już za chwilę na scenie pojawią się prawdziwi profesjonaliści. Ludzie pełni klasy, szyku, doskonale wiedzący, jak zachować się w każdej sytuacji. No nie to, co niektórzy. Przedstawiam Państwu Winter. Masakra. Idźcie już sobie. Witamy Państwa tuż po występie Zimy. O, Pani Burmistrz, jak Pani skomentuje występ Winter? Ale Pani Burmistrz! Jak widać, emocje sięgają zenitu. Teraz czekamy już tylko na występ Piosny. Kto wygra, komu się uda? Hej, coś się stało? Wyglądasz na zestresowaną. Nie, nie, po prostu ja nie wiem, zaraz zaczyna się nasz występ, a ja nadal czuję, że czegoś nam brakuje. No wszystkie pory roku pokazały się świetnie, zaprezentowały coś ciekawego, coś swojego, a ja czuję, że nasz występ będzie taki jakiś niepełny. No wiadomo, że wszyscy chcemy dobrze wypaść i że w ogóle pory roku się dopełniają i no nie ma jakby możliwości, to nie wiem w ogóle, no ten występ jest bez sensu, ten konkurs jest bezsensowny. Chyba masz trochę racji i wydaje mi się, że już obie wiemy, co należy teraz zrobić. A teraz przed Państwem Piosna. Przybyło nam po kilka lat, niby ten sam, a jakże inny wokół świat.
Nie łatwiej żyć, nie łatwiej nam dobrnąć z fasonem razem do Piotrowych bram. Ale wierzę, tak bardzo wierzę w nas, w ciebie i w siebie i w ten zwariowany czas. Ale wierzę, choć ludzi jaka szczęść miałaby znowu końcu świata bleść i o tym jak te kary niebios nie. Co to ma znaczyć? Tak nie może być, to wbrew zasadom. Chcecie dalej chaosu? Chcecie dalej żyć w tym bagnie? Czy nie po ten cały konkurs, żeby na świecie nareszcie zapanował jakikolwiek porządek? Przepraszam bardzo. Czy twoim zdaniem skłócenie nas wszystkich ze sobą jest dobrym pomysłem na wprowadzenie porządku? Czy nastawienie pór roku tak, żeby jedne czuły się lepsze od drugich, jest twoim zdaniem dobrym pomysłem na wprowadzenie pokoju? Właściwie to pani w szlafroku ma rację. 2-0. Zaorane. Chwila, tak w ogóle kim ty w ogóle myślisz, kurde, w ogóle, że jesteś? Kim ja jestem? Drodzy państwo, jak widać ja jestem tutaj jedyną osobą, która robi cokolwiek, żeby zadbać o ten gigantyczny bałagan. Czy naprawdę jedyną rozsądną osobą poza mną jest drzewo? W sumie to Wiosna ma trochę racji. Dokładnie. Czekaj, co? To drzewo gada. Uważam, że Wiosna ma całkiem sporo racji. Wcale nie musimy rywalizować i na siłę wybierać jednej pory roku. To, że wszyscy jesteśmy różni, nie znaczy, że musimy dzielić się na lepszych i gorszych. Możemy stworzyć świat, w którym wszyscy żyją razem. No to co, kochani? Koncertujemy? Łatwiej nam dobrać z fasonem razem do Piotrowych bram. Ale wierzę, tak bardzo wierzę w nas, w ciebie i w siebie w ten zwariowany czas. Ale wierzę, choć ludzi jaka szczęść miałaby znów o końcu świata pleść i o tym jak te kary nieba zje. Mówią, że wiatr, że wicher mknie i że z tym wiatrem biedza z nędzą do nas mknie. I co, że wiatr, że struny drżą, skoro to oczu twoich blask rozjaśnia dom. Bo ja wierzę, tak bardzo wierzę w nas, w ciebie i w siebie i w ten zwariowany czas. Wierzę, choć jakaś ludzi część miałby znów o końcu świata pleśni o tym, jak te kary nieba znieść. Wierzę, że my za życia to aż znieśmy. Księżyca sierp na niebie tkwi, tamte nocy, a po nocach znowu dni. Więc będzie tak, jak miało być, od najzwyczajniej, dokąd Bóg zezwoli żyć. Bo ja wierzę, tak bardzo wierzę w nas, w ciebie i w siebie i w ten zwariowany czas.
ten sposób zostało ustanowione następstwo pór roku i na świecie zapanowała harmonia. Małe piesi źle nam wróżą. My za życia to wicher mknie i bieda z nędzą coś tam do nas mknie. I co, że wiatr, że struny drżą, skoro do oczu twoich blask rozjaśnia dom. Bo ja wierzę, tak bardzo wierzę w nas, w ciebie i w siebie i w ten zwariowany czas. Wierzę, choć jakaś ludzi część